odcinka Game Troll TV, poza mną oczywiście i szczurami, jest gra Ratus, gra wydana w Polsce dzięki wydawnictwu Axel. W grze dla 2 do 4 graczy mamy za zadanie uchronić Europę przed szerzącą się, jak głosi napis na pudełku, zarazą w 1347 roku. Ciekawy temacik, zobaczmy co znajduje się w pudle. Wewnątrz tego pudełka znajdziemy. Tego akurat nie znajdziemy, ale jest to bardzo fajna książka, która pomoże Wam się wczuć w klimat. Do rzeczy. W pudełku jest oczywiście instrukcja w języku polskim, plansza przedstawiająca mapę Europy, taki znacznik szczubem to jest znacznik zarazy, w 4 kolorach znaczniki dla każdego z graczy, pluszaki nie wchodzą w skład zestawu, symbol zarazy z takim szczurkiem, i karty stanów. To jest 6 takich kart. Teraz przygotowujmy to do rozgrywki i zobaczmy jak działa. Pierwsze co musimy zrobić, to oddzielić znaczniki z taką purpurową otoczką od tych zwykłych. Kiedy już to zrobimy, umieszczamy je na planszy. Teraz, ta bledsza część planszy przeznaczona jest dla 2 graczy, ta już bardziej zaciemniona dla 3, ta najbardziej dla 4. Oczywiście te znaczniki umieszczamy na planszy odwrócone losowo. Teraz należy rozmieścić tak karty stanów, żeby były w zasięgu dla każdego gracza. Umieszczamy żeton szczubem zarazy gdziekolwiek na planszy. No załóżmy w Germanii, niech mają. Każdy z graczy wybiera swój kolor i w tym kolorze, który symbolizuje populację, czyli te znaczniki, umieszcza po 2, oczywiście też tak jak chce, na planszy. Kiedy wszyscy gracze umieszczą swoje znaczniki w tenże losowy sposób na planszy, gra może już się zaczynać. W grze mamy 2 drogi do zwycięstwa. Albo wszystkie swoje znaczniki symbolizujące populację umieścimy na planszy, co się rzadko zdarza, lub pod koniec gry naszych znaczników na planszy zostanie najwięcej. Teraz, jak wygląda tura gracza? W turze gracza możemy zrobić 3 rzeczy po kolei. Możemy albo wziąć z puli ogólnej kartę stanu lub od dowolnego gracza, co nie pozwala się do tych kart przyzwyczajać. To jest ciekawe. Możemy umieścić nowe kostki na planszy. Umieszczamy zawsze tyle kostek, ile jest szczurów w danym regionie. Tylko w regionie, gdzie są szczury, możemy je umieszczać. Czyli 2 szczury, 2 kostki, 3 szczury, 3 kostki. Możemy i w sumie musimy na końcu naszej tury przesunąć czuba, czyli zarazę, do sąsiedniego regionu i załóżmy, że przesunęliśmy tutaj, teraz zaraza się rozprzestrzenia, z ogólnej puli bierzemy znacznik zarazy i możemy umieścić w sąsiadującej polu ten znacznik zarazy. Jeśli tutaj byłyby 2 znaczniki, możemy umieścić 2 w jednym oddzielnych prowincjach. Jeśli załóżmy były tutaj 3, to tak czy inaczej możemy tylko i wyłącznie 2 znaczniki gdzieś umieścić. Teraz, jak rozpatrujemy znaczniki zarazy? W momencie, kiedy ten czubek znajdzie się w regionie, automatycznie wybucha zaraza, odwracamy pojedynczo i pojedynczo je rozpatrujemy, aż wszystkie nie znikną i nie zostaną usunięte z gry. Przygotowałem taki 3 przykłady. Teraz, jeśli mamy literkę M, oznacza, że gracz, który ma najwięcej znaczników, traci 1. Jeśli jest literka A, w tym momencie każdy z graczy w tym regionie traci 1 znacznik. Te symbole to są symbole kart z usprawnieniami, które bierzemy. I jeśli mam kartę z takim symbolem, no to tracę 1 znacznik. Kiedy to już się wszystko dokona, zbieramy znaczniki, odkładamy, następny gracz zaczyna swoją turę. Usprawnień, które możemy zdobyć w grze albo z puli ogólnej, albo zabierając je innemu graczowi. Karta mnicha pozwala nam na przesunięcie jednego znacznika zarazy z regionu, który chcemy, do sąsiedniego. Karta wiedźmy pozwala nam na podejrzenie 2 znaczników i zamienienie ich miejscami. Karta rycerza możemy przegonić zarazę o 2 pola, a nie o 1. Karta kupca przesuwamy 3 znaczniki naszej populacji do sąsiedniego regionu. Karta chłopa
dokładamy o jeden więcej znacznik populacji niż to wynika z sytuacji na planszy. Karta króla, możemy znacznik z planszy umieścić w miejscu bezpiecznym, czyli w zamku. Teraz przejdźmy do ostatniej fazy gry. Ona jest akurat najtrudniejsza. Ostatnia faza gry rozpoczyna się w momencie, kiedy wszystkie żetony szczurków zostały już wykorzystane. W tym momencie gracz, który to spowodował, od niego rozpoczyna się ta ostatnia runda w sposób przeciwny niż gra do tej pory się nie toczyła. Co możemy, czego nie możemy w ostatniej turze? W ostatniej turze wszystkie nasze karty, załóżmy, zachowują jako takie działanie, natomiast nie możemy ich już nikomu zabierać, nie możemy poruszać pionkiem zarazy, chyba że ktoś ma kartę rycerza, wtedy możemy nim poruszyć, ale ten pionek traktuje się jako dwa dodatkowe żetony populacji, więc raczej na pewno ta zaraza gdzieś wybuchnie, można komuś świnie podrzucić. Korzystamy również tylko i wyłącznie z umiejętności karty chłopa, czyli możemy dorzucić jedną kostkę do populacji. W tym momencie, kiedy ta tura się zakończy, zaraza wybucha już w całej Europie. Po tejże zarazie gracz, który ma najwięcej znaczników, wygrywa grę. Jak sami widzieliście, gra Ratus daje nam kilka możliwości strategicznych. Jest grą dobrze i ładnie wykonaną. Gra, do której, z tego co wiem, gracze bardzo często wracają. Stąd mogę tę grę z czystym sumieniem polecić. Jeśli chodzi o te śliczne zwierzaki, żebyście teraz nie poszli do swoich piwnic i nie zaczęli tłuc je, czym popadnie, na zakończenie od taki filmik te rozluźnienia o szczurku. Do następnego razu.